Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu. My właśnie będziemy rozpakowywać paczkę ze smyka. O, tutaj są dla Maksia. Tylko i wyłącznie dla Maksia rzeczy. Co to są? Co to w ogóle jest, Maksia? Minionki to są? Minionki? To rozpakowuj. No widzę, rozpakowuj. Mogę. Gdzie to się czekaj. Ktoś mam je tutaj. Tutaj? Tu, no. Nie chcę w ogóle cię. Tu ci pomogę już trochę. Dobrze, rozpakujemy to wszystko i wam pokażę, żeby nie szeleścić. To jest mi potrzeb milionek. Widzę. To moje. Wasze dzieci też się tak cieszą z ubrań? Dajcie znać. Co tutaj masz jeszcze? Spider-Man był, tak. Co to jest? Nie wiem, nie widzę. Batman? Takie nic, takie, żadna bajka. O, tutaj ten kolorek. Te zobacz, są fajne. To pokaż to tam z bliska. Marcia. Zobacz. Wow. Nie, zmienia się. To nie cekiny. Mak się lubi, nie? Bardzo cekiniaste. Tutaj takie fajne kolorowe, fajne kolory, fajne połączenie kolorów. Co tutaj jest? Co tutaj jest? Xbox. Oh my god. Xbox. Takie szare. I ostatnie nam zostały. Te takie rozgłoszone. To co to da? To są śmietki, które zabezpieczają ubrania przed, nie wiem, przed gniciem, nie wiem, przed jakimiś insektami. To tu jest? What? To było jabłko wolne? No. O nie, taka przywieszka z minionkiem, ale super. To. Stań, to sobie je rozłożysz. Zobacz, jakie super są. O nie, patrz, co tu jest? Na pupci? Na pupciaku. A, ale fajowe to. Pokaż to. Taka miękka zawieszka. Ale super. Musisz dbać, żeby nie urwać. No i co podobają ci się spodnie? Patrz. Tu już nic nie ma. To są już papierki. Daj, mama wyrzuci. Ale to było, wiesz, do tego złego, wiesz? To było zabezpieczone, żeby się nie sklejało. Żeby się nie przykleiło tak do folii, wiesz? No i co? Podobają ci się spodnie? Także słuchajcie, za 5 par zapłaciliśmy 145 zł, co uważam nie jest tak wcale źle, jak na taką jakość smyka, która jest naprawdę bardzo dobra. I to są spodnie, nie, że tak powiem, nie na raz, bo Max więcej zdąży z nich... Kupi takich więcej. Dobrze, chcecie kupić więcej spodni z kosmicznego meczu? Dobrze, może znajdziemy jeszcze. Dokończę myśl. Chodzi mi o to, że jak on, nim on zdąży z tego wyrosnąć, to te spodnie nie zdążą zdziadzieć. I my na przykład je dajemy młodszym kuzynom. One są naprawdę bardzo dobrej jakości, mimo takiego, wiecie, dziecięcego... Szalenie. Straciłam ostrość. Jest za duże trochę, no. I popylania na kolanach. To dzieci bardzo dużo popylają na kolanach. A tutaj naprawdę one są fajnej jakości. Także polecam zajrzeć na smyka, bo są ostatnie promki. Także tak. Aha. To są fajne. Ta jest super z tym kosmicznym tym. O, ale świetny on jest. Zobacz, jaki piękny ma kolor. Mega. Ale mega, fajne. On już wszystkie będzie... On teraz będzie wszystko rozkładał, słuchajcie. I się cieszył. Kolejne tu i się będzie bardzo cieszył teraz. Także odzywam się do was w kolejnej części. A niech dziecko się bawi z spodniami. Mam nadzieję, że to słyszycie. Jak już ptaszki obudziły się do życia. Maksiu, słyszysz tego ptaszka? Ładnie śpiewa, co? Ćwierka sobie. Chodź, idziemy się przejść. Idziemy się właśnie przejść na spacerek, trochę pooddychać. Chociaż dzisiaj jest tak dosyć... Powiedziałabym... Jak jest, Maksiu? Nie, chodź tutaj. Tu. Maksymilian.
On go dzisiaj jest taki bojowo nastawiony i jest tak na złość, że po prostu dzisiaj ja nie wiem. Chyba go przypadkiem zgubię na tym spacerze. Śmieję się. Ale po prostu powiem wam, że dzisiaj jest czwartek. I czwartek ja strasznie, strasznie nie lubię. Już po prostu nie wiem. Chciałabym, żeby była sobota. Czwartek. Lubisz czwartek? Dlaczego lubisz czwartek? Podnoś te nogi, a nie tak szurasz. Czemu lubisz czwartek? No bo lubię. No ale czemu? I koniec. Lubisz i koniec, aha. No dobra, skoro tak. Powiem wam, że jest chyba 5 stopni, ale wcale nie jest tak super ciepło. Jest zimny, taki przenikliwy wiatr i wcale nie jest tak super przyjemnie. Ale zawsze lepiej takie powietrze. Jeszcze takie sztuczne, wiecie, w domu. Teraz otworzyłam okno, wietrzy się. Słucham. Leju, kokoć w dom. Tutaj? Tutaj, jak mieszkam tu całe życie, chodź, nie wpuść, to błoto. I tutaj, jak mieszkam tu całe życie, nigdy nie było domu, chodź. Tak? Nigdy nie było żadnego domu, Niuniu. Tak? Mhm. Ale widzę tutaj pod stawki. Tu jest po prostu błoto. Tu była kiedyś sterta kamieni, zresztą jeszcze trochę jest. A tam był lasek, a teraz jest jakiś mega błoto od wielu lat, mega kubka takiej gliny, więc hello! Więc ręczę ci, że tam nigdy nie było domu. Taka pogoda jest, wam powiem, o, zobaczcie, słoneczko, a tak jak mówię, taki ciąg gdzieś. Skąd zalatuje. Także idziemy na spacer i do was odzywamy się później. Moi kochani, ja przyszłam ze spacerku. A pan czego tu? Bawisz się? Kaman? Kaman? Na razie to Kaman mama nagrywa. A kto to od rana był taki jakiś nieznośny? Kto? Bo płakałem. A dlaczego płakałeś? No bo tej okazji byłem. Na dwóch nogach stał. Na dwóch nogach stał. Jest aż, ma czerwone, podgrożone oczy. Upłakał się, udyszał, bo tatuś jedzie do pracy, a on by chciał jeszcze z nim poleżeć, a to Asio wymyślał sobie, a tata musiał na chwilę pojechać i w ogóle, i w szczególe, i cały świat. Tak? No, no właśnie. Taka praca u siebie to wcale też nie jest takie prosta sprawa. Także mimo wszystko, któryś z nas gdzieś musi co jakiś czas pojechać i coś załatwić. Więc w tym razem na Jacka wypadło i on jest niezadowolony. Na szczęście zaraz wraca. A ja wam pokażę w międzyczasie, co nam tutaj przyszło. Zaczęłam i tak mi się wtrynił jak zwykle. Mały ciuciek. Przyszła mi paczka chyba tak na ukojenie tych moich żali gorzkich, ale przecież to paczka nie przyszła tak sama z siebie, no jeszcze z tej marki. Nikt by mi takiego czegoś nie podarował, że tak powiem, samemu z siebie. Zamówiłam sobie tą paczuszkę w ramach prezentu urodzinowego, tak dla siebie. I stwierdziłam, że wytrzymam do 2 marca i otworzę ją dopiero w dzień urodzin, żeby mieć najzwyczajniej w świecie prezent przemiły. Od mojego męża już dostałam mumbucy te czarne, w których chodzę. I od mojego dziecka to był taki wspólny prezent. Także stwierdziłam, oczywiście bardzo się z nich cieszę. I były wcześniej podarowane, bo tak wypadło. Zresztą ja tak jakby nie przywiązuję do tego mocno uwagi, ale jakoś tak zachciało mi się zamówić sobie torebkę i stwierdziłam, że w ramach prezentu urodzinowego mogę. Więc prezent otworzę 2 marca. Nagram wam oczywiście tą moją reakcję i w ogóle i cały ten filmik urodzinowy, co tam mi się tylko uda, i obejrzeć go po urodzinach. Natomiast oczywiście ja wiem, co jest w środku, wiem, jak to wygląda z obrazka, ze zdjęcia, mniej więcej, jakie ma wymiary i tak dalej. Natomiast to, co jest w środku, to wiecie, że i tak zawsze po przyjściu do nas, nas zaskakuje i nas bardzo cieszy, bo rozpakowywanie paczek, szczególnie takich babskich paczek, które są
są jeszcze często fajnie zapakowane, bardzo, bardzo dużą frajdę nam daje, więc zostawię sobie tą frajdę na urodziny. Dzisiaj cały świat potargany, czerwony. A buziak jakiś będzie? Co tam będziesz nam pokazywał? Co? Ułożyłeś coś? No to idziemy zobaczyć. Łapko, drapko. A cóż to, cóż to? Ach, kolana. To jest jakiś... komis samochodowy, sklep? Co to, to jest, chłopie? To są wyścigowe samochody, żeby je kupić, żeby pojechać na ich wycinki. A, i tak poustawiałeś te takie najszybsze tylko? Tak. Mhm. No tutaj jeszcze masz bardzo dużo ich. Co z tamtymi? Co to jest? Złomowisko jakieś? Graty tu są? Tu jest takie graty. A, graty, okej. Okay. Czyli to są te, najszybsze to są graty. A tu jest dowód zbrodni. To było walentynkowe... prezencik, o przepraszam, Juniu. Prezencik walentynkowy, który już wspólnie pożarliśmy. Dobre było, Maksiu? Smakowało ci to? Lubisz te kulki? No, to są moje ukochane słodycze. Także słuchajcie, zażartuję, jakby ktoś coś kiedyś... Moje co... To po prostu... Roro, moje też. Twoje też? A ty chyba lubisz wszystkie słodycze, co? Tak. Lubisz wszystkie słodycze? Tak. Czy któreś bardziej, któreś mniej? Najbardziej, któreś mniej. Które najbardziej lubisz słodycze? Takie słodycze. Słodycze, słodkie, tak? Kupiłam popcorn taki purple. Purple popcorn? Tak. No jest. Taki kwaśny. Kwaśny popcorn? Taki słodki. Słodki popcorn? Co ty gadasz, jak się ukrzywi, jak się ukrzywi. Co ty wleciesz, Junia? Ja mam go tutaj. Po prostu ty lubisz wszystko, co słodkie. Siame. Jeśli każde dzieci, chyba każde dziecko lubi słodkie. Natomiast Maksiu, czy możesz jeść codziennie słodycze? Tak. Mama ci daje codziennie słodycze? Czasami. A kiedy możesz jeść słodycze? Jak jem normalny obiad. Tak, ale kiedy? W jakie dni możesz jeść słodycze? Jaka jest zasada u nas? Jak będą walentynki. Albo... walentynki to tak, na tygodniu jak wypadnie jakieś święto, to możesz coś zjeść, czy jakieś urodziny, ale tak normalnie słodycze jesz kiedy? W weekend. W weekend. A tak normalnie w tygodniu możesz zjeść? No, mama nie pozwala. Zła jest mama? Co? Mama jest zła? Nie, dobra. Dobra. Nie pozwala, ponieważ co za dużo, to niezdrowo. I to jest prawda, 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 prawda. Za dużo słodyczy, to nic dobrego dla dziecka. Ja jestem raczej... A to razem z Jackiem. Takiego zdania jesteśmy, że oczywiście wszystko jest dla ludzi. I dzieci mają frajdę z takiego głupiego, nie wiem, kinder jaja, więc niech sobie czasem zjedzą, ale... codziennie. Nie wyobrażam sobie dawać mu słodyczy codziennie. I teraz Maksiu ma z tego pudełka jakiś tam... Ała. Ała, ała. No to pytałam na coś. To na... na to. Ała. Moja noga. I teraz Maksiu ma z tego pudełka jakieś coś tam do zabawy. I robimy sobie z Maksiem jedzonko. Czyścimy lodówkę przed zakupami dużymi. Otworzyłam tutaj takie fajne tortilla wrapsy z Lidla. Zobaczcie, aż 12 placków. I robię takie coś na zasadzie curito właśnie w grillu. Grilluję sobie to i będzie naprawdę pyszka. Wytraciłam akurat właśnie całą szynkę, cały serek, więc to jest dobry sposób na to, żeby właśnie sobie zużyć wszystkie rzeczy i jadąc na zakupy, uzupełnić sobie zapasy.
żeby się nic nie zmarnowało. Wiecie, plasterek szynki, gdzieś tam dwa plasterki sera. Po co to wyrzucać, można napchać właśnie w taki sposób i to się fajnie rozpuści, fajnie połączy, będzie naprawdę pyszne. Jak nigdy czegoś takiego nie próbowaliście, to serdecznie Wam polecam. Teraz to wszystko przykrywam drugim blaskiem i będziemy sobie z Maksiem szamać. Zrobię zaraz ciepłą herbatkę, także życzcie nam smacznego i dajcie znaka, czy próbowaliście kiedyś takiego bardzo, bardzo prostego myku na wyczyszczenie lodówki. Oczywiście można jakiegoś warzywa dodać, jakieś cebulki, jak ktoś lubi, czy pomidora, papryki, co tam chcecie. Ja akurat robię takie. For me.